Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił. Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła. Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał. Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie. Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Natomiast w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem.
Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również Twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6. miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione. Maria odpowiedziała: Oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł od niej. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła: Szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy Twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana. Mój duch zachwyca się Bogiem, moim wybawcą, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomkom na wieki. I Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. 8. dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko. Chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Elżbieta powiedziała jednak: Nie, on będzie miał na imię Jan. Oni na to: Nikt w twoim rodzie nie nosił takiego imienia. Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane. On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał: Na imię mu Jan. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga. Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło. Każdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca. Kim będzie to dziecko? Zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką, a Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował: Chwała Panu, Bogu Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida. Tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze, przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć mu bez lęku, z poświęceniem i sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. Ewangelia Łukasza, rozdział 2.
Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie 8 dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed jego poczęciem. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu, jak napisano w prawie pańskim. Każdy potomek płci męskiej, otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę. Parę synogarlic lub 2 młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, Wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział: oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aser. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach.
Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie, po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też, zgodnie ze swoim zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po 3 dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni. A jego matka powiedziała do niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział: Co się stało, że mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Ewangelia Łukasza, rozdział 3. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. Przemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Tak też zostało napisane w księdze proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki. Każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane. Drogi krzywe wyprostowane, wyboiste zaś wygładzone. Każda zaś istota zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga. Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielił im chrztu. Wy pomioty żmij! Czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Cóż więc mamy czynić? Dopytywały się tłumy, a on im odpowiadał: Kto ma 2 okrycia, niech podzieli się z tym, który nie ma żadnego. A kto ma co jeść, niech postąpi podobnie. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali: Nauczycielu, co mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę. Odpowiedział. Pytali go i żołnierze: A co my mamy czynić? Na nikim niczego nie wymuszajcie. Powiedział. I nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył: Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemykał sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza,
Plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym. W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. Natomiast tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, oraz z powodu innych nadużyć, których się dopuścił, dodał do tego wszystkiego i to, że osadził Jana w więzieniu. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około 30 lat i choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego, Matata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nachuma, Heslego, Naggaja, Maata, Matatiasza, Semeina, Jozecha, Jody, Joanana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Adiego, Kosama, Elmadama, Era, Jozuego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, Melei, Menny, Mataty, Natana, Dawida, Jesaja, Jobeda, Boesa, Sali, Naassona, Aminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tary, Nachora, Serucha, Ragał, Faleka, Ebera, Sali, Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, Matusali, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama, Enosa, Seta i w końcu od Adama, który pochodził od Boga. Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i natchniony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Napisano, odpowiedział Jezus. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował: Tobie dam całą władzę tych królestw oraz ich chwałę, bo mnie została przekazana i daję ją komu zechcę. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział: Napisano, Panu, Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego: Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, aniołom swoim poleci, by cię strzegli oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolice. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza.
On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie. Abym zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: Dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa. Wszyscy zaś zgadzali się z nim, podziwiali słowa łaski płynące z jego ust, ale także mówili: Czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział: Zapewne przytoczycie mi to przysłowie. Lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł ich środkiem i oddalił się. Zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Tam ich nauczał w dzień szabatu, a oni byli zdumieni jego nauką, ponieważ swoje słowa wypowiadał jak ktoś, kto posiada ogromną władzę. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona. Ten wrzasnął z całej siły: Przestań! Nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim ty jesteś, świętym Bożym! Lecz Jezus skarcił go słowami: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą. Cóż to za słowa? Świadomy swojej władzy, z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Stawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś synem Boga! On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że jest Chrystusem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce. Tłumy jednak szukały go, znalazły i próbowały go zatrzymać. Nie chciały, by od nich odchodził. Lecz on powiedział: Innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Dlatego głosił swe przesłanie również w synagogach Judei. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu.
Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłynie na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie i przerażenie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. W czasie pobytu Jezusa w jednym z miast zjawił się u niego człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i poprosił: Panie, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Następnie polecił uzdrowionemu: nic nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i tak, jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swe oczyszczenie, na świadectwo dla nich. Jednak wieść o nim tym bardziej się rozchodziła. Skutek był taki, że wielkie tłumy przychodziły, żeby go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać: kto to jest? On obraża Boga. Kto, jeśli nie sam Bóg, może przebaczać grzechy? Jezus przejrzał ich myśli i powiedział do nich: nad czym się tak zastanawiacie? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć: przebaczone są ci grzechy, czy wstań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: wstań, złóż posłanie. Możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał. Widzieli to wszyscy. Podniósł to, na czym leżał i, chwaląc Boga, odszedł do swego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie. Zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić: dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Faryzeusze natomiast i należący do nich znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania: dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? Wtedy Jezus im odpowiedział: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Wówczas postawili mu zarzut:
Uczniowie Jana często poszczą i pilnują modlitwy, podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi natomiast bez przerwy jedzą i piją. Czy zmuszacie gości do postu? Zapytał ich Jezus. Dopóki na weselu jest z nimi Pan Młody? Przyjdzie jednak czas, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy nastaną dni, w których będą pościć. Podał im jeszcze taki przykład. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby połatać starą. Jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowa łata i tak nie pasuje. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Nikt też, kto pił stare wino, nie zechce go zamienić na młode. Zawsze bowiem będzie twierdził, że stare jest lepsze. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. W pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż, a Jego uczniowie zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Wtedy niektórzy faryzeusze postawili im pytanie. Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat? A czy nie czytaliście o tym? Odpowiedział im Jezus. Co uczynił Dawid, gdy był głodny, on sam i jego towarzysze? O tym, jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby ofiarne, które mogą jeść tylko kapłani, sam je jadł oraz dał tym, którzy z nim byli? I dodał: Panem szabatu jest Syn Człowieczy. Innym razem, również w dzień szabatu, Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam akurat człowiek, który cierpiał na bezwład prawej ręki. Znawcy prawa oraz faryzeusze bacznie obserwowali Jezusa. Jeśli w szabat dokona uzdrowienia, będzie powód do wniesienia przeciw niemu skargi. Jezus, świadom tych intryg, powiedział do człowieka z bezwładem ręki: Wstań i wyjdź na środek. Chory wyszedł. Jezus natomiast zwrócił się do nich: Pytam was, czy w szabat wolno wyświadczać dobro czy zło? Uratować człowieka czy go zgubić? Po czym rozejrzał się wokół po wszystkich i polecił choremu: Wyciągnij rękę. Chory to uczynił. Jego ręka odzyskała sprawność. Ich natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I na modlitwie do Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu dał przydomek Piotr, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Szymona zwanego Zelota, Judasza, syna Jakuba i Judasza Iskariota, który potem okazał się zdrajcą. Następnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z nadmorza, z Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste. A każdy z tłumu starał się go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić: Szczęśliwi jesteście, ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ale biada wam, bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Biada wam, teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam, zuchwale roześmianym, gdyż będziecie się smucić i płakać. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie.
bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Ponadto przestańcie osądzać, a na pewno nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy dobrą porcję, napchaną, ubitą i z naddatkiem, wsypią także w wasze zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Przytoczył im też przykład. Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie ma ucznia nad mistrza, ale każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Jak to jest, że widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy sam w swoim oku nie widzisz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani drzewa złego, które by rodziło dobry. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, a z krzewu jeżyn winogron. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Dlaczego zwracacie się do mnie, panie, panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i rwąca rzeka uderzyła w ten dom, nie zdołała go poruszyć, gdyż był dobrze zbudowany. Ten natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. Gdy uderzyła w niego powódź, budynek szybko runął i pozostało po nim tylko rumowisko. Ewangelia Łukasza, rozdział 7. Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu Jezus udał się do Kafarnaum. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili: zasługuje, aby spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, proszę, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli któremuś rozkażę przyjdź, przychodzi. I jeśli swojemu słudze powiem zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek. Po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył, i powiedział: mówię wam,
Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. Potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z nim jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem, Pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy jej nieśli, stanęli i polecił: Chłopcze, mówię ci, wstań! Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok pojawił się wśród nas! Powtarzali. Bóg przybył do swojego ludu! I rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wówczas Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z pytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli. Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie i każe zapytać. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Po odejściu posłańców Jana, Jezus powiedział o nim do tłumów. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Mówię wam, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. A cały lud, gdy to słyszał, w tym także celnicy, uznał Bożą sprawiedliwość, gdyż był ochrzczony przez Jana. Faryzeusze jednak oraz znawcy prawa zlekceważyli Boży plan względem siebie, ponieważ nie dali się przez niego ochrzcić. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Przypominają dzieci, które siedzą na rynku i robią sobie nawzajem wymówki. Zagraliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Zaśpiewaliśmy żałobną pieśń, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie je chleba, nie pije wina, a wy twierdzicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, i też mówicie, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak mądrość u wszystkich swych dzieci znalazła usprawiedliwienie. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał: gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś? Słucham, nauczycielu. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50.
Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwu go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział: twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać: kim on jest, że nawet grzechy przebacza? On tymczasem powiedział do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ewangelia Łukasza, rozdział 8. Wkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu 12, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria, zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim mieniem. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt, tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc, nawoływał: kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił: wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego. Do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie: ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Nikt nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Uważajcie więc, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. Zjawiła się u niego matka wraz z jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogli się z nim spotkać. Powiadomiono go zatem: twoja matka oraz twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z tobą widzieć. Wtedy im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go.
Mistrzu! Mistrzu! Wołali. Giniemy! A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich. Gdzie wasza wiara? Oni zaś, przejęci strachem i podziwem, pytali jeden drugiego. Kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne? Tak dopłynęli do kraju Gerazeńczyków, położonego naprzeciw Galilei. Ledwie wyszedł na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed nim i donośnie zawołał: Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie! Bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Demon bowiem wiele razy brał go we władanie, a człowiek ten, choć go trzymano pod strażą w łańcuchach i pętach, rozrywał wszystko i gnany przez demona uciekał na pustynię. Jezus zapytał go: Jak ci na imię? Legion! Odpowiedział, bo było w nim wiele demonów. Nie przestawały też błagać go, aby nie odsyłał ich do otchłani. A pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony poprosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im. Gdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska wprost do jeziora i utonęła. Pasterze na widok tego, co się wydarzyło, uciekli i donieśli o tym w mieście oraz poza grodach. Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. Świadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego. Wtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł, ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go. Wracaj do swojego domu, powiedział. I mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością. Wszyscy bowiem na niego czekali. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jairos. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął go błagać, aby wstąpił do jego domu. Miał bowiem 12-letnią córkę, jedynaczkę, która właśnie umierała. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierały. Wtem pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Kto mnie dotknął? Zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył. Mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Jezus jednak powiedział: Ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie moc. Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi z taką wiadomością. Twoja córka nie żyje, nie trudź już nauczyciela. Jezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jairosa. Nie bój się, uwierz, a będzie ocalona. Po przybyciu na miejsce Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem, Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka. W domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś. Przestańcie płakać, powiedział do nich Jezus. Ona nie umarła, tylko śpi. Wtedy
wtedy zaczęli drwić z niego, gdyż na własne oczy widzieli, że umarła. On natomiast ujął ją za rękę i głośno powiedział: Dziewczynko, wstań! Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała, a on polecił, by dano jej jeść. Rodzice wpadli w zachwyt. Jezus jednak zabronił im komukolwiek mówić o tym wydarzeniu. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Jezus zwołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział im przy tym: Nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy. Nie zabierajcie nawet dwóch tunik. W którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego, do czasu waszego wyjścia, miejsce swojego postoju. Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z takiego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom. Uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. O wszystkim, co się dzieje, usłyszał tetrarcha Herod. Nie dawało mu to spokoju, gdyż jedni utrzymywali, że zmartwychwstał Jan Chrzciciel, drudzy, że pojawił się Eliasz, jeszcze inni, że powstał jeden z dawnych proroków. Herod natomiast uznał, że skoro Jana sam kazał ściąć, ten, o którym te rzeczy słyszy, jest kimś innym i szukał sposobności, aby go zobaczyć. Po powrocie apostołowie dokładnie opowiedzieli Jezusowi o wszystkim, czego dokonali. Wtedy zabrał ich ze sobą i usunął się na odludne miejsce niedaleko miasta zwanego Betsaidą. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i przybyły do niego tłumy. Jezus przyjął je życzliwie, opowiadał im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Tymczasem dzień zaczął chylić się ku wieczorowi. 12 uczniów podeszło więc do Jezusa z taką radą: Rozpuść tłum, pozwól ludziom rozejść się po okolicznych wioskach, niech idą do gospodarstw i znajdą coś do jedzenia, bo jesteśmy tu na odludziu. Jezus im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Oni na to: Nie mamy nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb, chyba że my pójdziemy i nakupimy żywności dla tego całego tłumu. Było tam bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Rozmieśćcie ich grupami mniej więcej po 50. Tak też uczynili, usadowili wszystkich. On natomiast wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, przełamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali między zgromadzonych. Zjedli więc i nasycili się wszyscy i zebrano 12 koszy kawałków, które pozostały im po posiłku. Pewnego razu, gdy Jezus modlił się na ustroniu, a byli przy nim uczniowie, zadał im pytanie: Kim ja, zdaniem ludzi, jestem? Janem Chrzcicielem, odparli. Albo Eliaszem. Niektórzy twierdzą też, że powstał jeden z dawnych proroków. Wówczas zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział: Chrystusem, Synem Boga. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. Powiedział też: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych, arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów. Zapewniam was także, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Mniej więcej 8 dni po tej wypowiedzi Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana oraz Jakuba i udał się na górę na modlitwę. W czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się, a jego szata zaczęła połyskiwać bielą.
Rozmawiali z nim też dwaj mężczyźni. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło senne znużenie. Kiedy się jednak ocknęli, zobaczyli jego chwałę i tych dwóch mężczyzn przy nim. Gdy mężczyźni się z nim rozstawali, Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem, a przy ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos: To jest mój syn, mój wybrany, jego słuchajcie. Kiedy zapadła cisza, Jezus znów był sam. Oni zaś zatrzymali dla siebie to, co zobaczyli, i w tych dniach nic nikomu o tym nie mówili. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, czekał na niego ogromny tłum. Wtedy jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, błagam cię, zlituj się nad moim synem, bo to mój jedynak. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz zaczyna krzyczeć, a duch rzuca nim, z ust toczy mu pianę, rani go i dopiero po długich męczarniach zostawia. Błagałem już twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie. Jezus odpowiedział: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swego syna. Gdy chłopiec podchodził, demon szarpnął nim i rzucił na ziemię w gwałtownych skurczach. Jezus skarcił jednak ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Wszyscy zaś byli zdumieni wielkością Boga. Kiedy tak trwali w podziwie nad tym wszystkim, co czynił, on zwrócił się do swoich uczniów. Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie pojęli, o co chodzi. Sens tych słów był dla nich niejasny, tak by go nie dostrzegli. A o to, co miał na myśli, nie mieli odwagi zapytać. Zaczęła ich natomiast nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego. Jezus, świadom, jakie myśli drążą ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i zwrócił się do nich. Każdy, kto by takie dziecko przyjął w moje imię, mnie przyjmuje. A ktokolwiek mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszy. Wówczas zabrał głos Jan. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodzi wraz z nami za tobą. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie stawiajcie przeszkód takim ludziom. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Gdy tak zdążali drogą, ktoś do niego powiedział: Będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego: Chodź za mną. A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział: Grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny: Pójdę za tobą, Panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział: Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ewangelia Łukasza, rozdział 10.
Potem pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw: pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście. Przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Mówię wam, lżej będzie Sodomie w tym dniu niż temu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda jak u was, jego mieszkańcy na znak opamiętania dawno by siedzieli w worze pokutnym i w popiele. Lecz Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: panie, w twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak, dla usprawiedliwienia samego siebie, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem,
obsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z Jego uczniów zwrócił się do Niego z prośbą. Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy im powiedział: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech świętość otacza Twe imię, niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba i przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Powiedział też do nich: kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: przyjacielu, użycz mi 3 chlebów, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowie: daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, daje węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje skorpiona? Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Pewnego razu wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione. Niektórzy jednak ludzie orzekli: on wypędza demony za sprawą władcy demonów Belzebula. Inni z kolei, chcąc Jezusa wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On natomiast, świadom o czym myślą, powiedział do nich: każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali. Jeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo, jak mówicie, ja wypędzam demony za sprawą Belzebula, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo? A poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Belzebula, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swego dworu, wówczas jego mienie jest zabezpieczone. Lecz gdy ktoś mocniejszy napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają.
i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż był na początku. Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego. Szczęśliwe łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś! Lecz On odpowiedział. Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Gdy wokół gromadziły się tłumy, Jezus zaczął mówić. To pokolenie jest pokoleniem złym. Domaga się znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak też Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z ludźmi tego pokolenia i uzna ich za winnych, gdyż z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj jest coś więcej niż Salomon. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne, lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością, bo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca cię swym blaskiem. Po tych słowach pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na śniadanie. Jezus przyszedł więc i spoczął przy stole. Faryzeusza zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk. Wtedy Pan powiedział do niego. Wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Bezmyślni, czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza? Wesprzyjcie raczej ubogich darem płynącym z wnętrza, wtedy wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, ale lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem właśnie tego należało dopilnować i tamtego nie zaniedbać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie honorowe miejsca w synagogach i wyrazy uznania na placach. Biada wam, bo jesteście jak nieoznaczone groby, a ludzie, którzy po nich chodzą, są tego nieświadomi. Wtedy odezwał się jakiś znawca prawa. Nauczycielu, mówiąc te rzeczy, i nas znieważasz. Wtedy Jezus powiedział. I wam, znawcom prawa, biada, bo wkładacie na ludzi nieznośne ciężary, a sami nawet palcem nie ułatwiacie ich niesienia. Biada wam, bo budujecie prorokom grobowce, podczas gdy wasi ojcowie ich pozabijali. Poświadczacie zatem, że popieracie postępki swych ojców. Oni ich pozabijali, a wy budujecie im grobowce. Dlatego mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów, z których jednych zabiją, a innych będą prześladować, aby to pokolenie pociągnięto do odpowiedzialności za krew wszystkich proroków, przelaną od założenia świata. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i przybytkiem. Tak, mówię wam, będą jej żądać od tego pokolenia. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście i stanęliście na przeszkodzie tym, którzy pragnęli wejść. Gdy Jezus stamtąd wyszedł, znawcy prawa i faryzeusze zaczęli go gwałtownie atakować i zadawać wiele podchwytliwych pytań. Czyhali w ten sposób na jakąś jego wypowiedź, która mogłaby im posłużyć za podstawę do oskarżeń. Ewangelia Łukasza, rozdział 12. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, tak, że ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów.
Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo skazać na wieczne potępienie. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy 5 wróbelków ludzie nie zbywają za 2 pieniążki, nie warte nawet 2 godzin pracy? Bóg, przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Każdy, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, wciąż może liczyć na przebaczenie. Ten jednak, kto by obraził Ducha Świętego, na przebaczenie liczyć nie może. A gdyby was wzywali do synagog, do urzędów i innych władz, nie martwcie się, co powiedzieć albo jak się bronić. Duch Święty was pouczy, on w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego. O bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Do swoich uczniów powiedział natomiast: Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi, o ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną, nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam królestwo. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, a ani mól nie zżera. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed 4 nad ranem, szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu.
I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: A kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój Pan zwleka z przyjściem, i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas, gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Nie, mówię wam raczej podział. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych, troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów: Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie: nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie: będzie upał i rzeczywiście jest. Obłudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie. Więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? I dlaczego sami nie rozstrzygacie, co jest słuszne? Gdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do ugody. Nie chciej, aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią. Sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu. Mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, póki nie spłacisz długu do ostatniego grosza.